Dzień dobry z hali Morris w Chorzowie. Witam Państwa, Piotr Wojtowicz. Rozpoczynamy transmisję spotkania piątej serii PGNiG Superligi Kobiet, w którym KPL Chorzów podejmować będzie drużynę MKS-u Zagłębia Lublin. Chciałbym skorzystać z Aleksandry Jaroszewskiej, ale już pierwsza minuta, pierwsza bramka środkowa rozgrywająca Natalia Kolonko wpisuje się na listę strzelców. Szybka próba, szybkie riposty Miedziowych i to się udaje. Rzutu karnego podeszła Wilczek i to ona pokonała Monikę Wąż. No i skrzydłowa Miedziowych wyrównuje stan meczu na 2-2. Górna. I bramka na 3-2 dla Piotrkowska. Zbiega do środka, wychodzi w górę i tak pięknym rzutem wyrównuje stan meczu 3-3. Kinga Grzyb. No i szybka odpowiedź. Kinga Grzyb wybrała się na środek i to ona dostaje piękne podanie od Macieli. W tym spotkaniu Piotrkowska, jej rzut trafił w słupek. Kochaniak łatwo przedarła się przez defensywę. Kochaniak, Górna i szybka kontra. Kontrze Górna i zdobywa ósmą bramkę dla Miedziowych. Świerżewska. I w 13 minucie największe prowadzenie drużyny z Dolnego Śląska biegnie w kontrze Górna i to ona bez problemu pokonuje Kaję Gryczewską. Prawe skrzydło do Stokowiec, a jej rzut w słupek. No i szybka kontra i Jana Drabik zdobywa 11 bramkę dla Zagłębia. Kolonko. No jej rzut z drugiej linii, naprawdę piękny rzut. Kochaniak, Macieli. No i naprawdę piękny rzut Brazylijki, 12 bramka dla Miedziowych. Antje Białem słupki, poprzeczki. No a nie mają za to problemu w ataku zawodniczki Miedziowych. Błąd rozgrywającej Zagłębia skończył się tym, że szybko odpowiedziała bramką Piotrkowska. Szybki atak Chorzowianek. No i Wilczek zdobywa bramkę dla Ruchu, 8-13. No i od słupka, ale piłka wpada do bramki, 14 bramka Monika Wąż. Kontra, szybki atak i Drabik bez problemu. No i Kołowa blisko lewego okienka bramki Miedziowej. Szybka odpowiedź Piotrkowskiej i 10-15. Zawodniczki Zagłębia na rzut. W górę wyszła właśnie Galińska i ona z drugiej linii piękną bramkę zdobywa. Zostawiła się Wilczek. No i ona bez problemu. 30 sekund do zakończenia pierwszej połowy. Rzut, Kolonko. Więc stoją przed dużą szansą, by powiększyć. Tak, i teraz już ze skrzydła, nie myli się, Zawistowska zdobywa 20 bramkę, żeby bronić rzutu karnego. No i nie udała jej się ta sztuka. Belmas. Pozycyjny Chorzowianek. Kolonko. Próba podania do rzut obroniony, no ale nie popisało jej się defensorki Ruchu. Macieli wymanewrowała obronę, walkę z defensywą Zagłębia. Szybki przechwyt i Macieli zdobywa bramkę. Zablokowany jej rzut, kontra. I nie Wilczek. No, dobrze jednak rozpoczął. No a Miedziowe nie mylą się.
Hartman nie zdołała jej złapać, a Jasinowska. No a teraz już nie mam wątpliwości, że to Emilia Galińska i Emilia. No, Patrycja Noga. Podanie Zawistowskiej na koło nie dotarło. Rodak w kontrze i zdobywa 22 bramkę. 10 bramek przewagi. Miedziowe w ataku. Galińska z drugiej linii. Stanisławczyk próbowała się przedzierać i młodej zawodniczce to się udało. Marcelina Polańska. Hartman do Zawistowskiej, Stanisławczyk. I właśnie środkowa rozgrywająca. Natomiast Zawistowska dosłownie na 10 sekund przed końcem meczu zdobywa 36. bramkę.